Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek informacyjny. I niestety jestem wam skłonny przeprosić za to, że wczoraj nie zacząłem Saints Row 4, ponieważ jak widzicie, dzisiejsi kurierzy są tacy głupi i niekompetentni, że nawet nie potrafią dostarczyć jednej głupiej, mądrej, fajnej, chorej gry w dniu premiery, gdyż ja zamawiałem w preorderze przed premierą. Więc dla mnie to jest czyste nieporozumienie. Ta gra powinna wczoraj dotrzeć. Ale dobra, ja nie będę tu dywagował godzinami na ten temat. Poczekacie sobie do poniedziałku. Zresztą ja dałem adnotację w poprzednim odcinku informacyjnym, że Saints Row 4 dopiero będzie poniedziałek. I zamiast tego wrzuciłem wczoraj Battlefielda 3 jako taki zastępczy film. No niestety, przykro mi bardzo, mnie jak i wam, że nie zacząłem Saints Row 4, ale naprawdę, nie moja wina. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj będzie Assassin's Creed 3, Tyrania Króla Waszyngtona, Gothic 2 Noc Kruka i MTA DayZ. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego krótkiego, aczkolwiek po części przykrego komunikatu. Naprawdę jestem zły, bardzo zły, ale ja nic na to nie poradzę. Poczekamy do poniedziałku, będę miał tą grę, to nagram ze dwa odcinki. W ramach tego, że po prostu już nawet tutaj mój kompan pociska sobie w Saints Row, niestety, miałem już wczoraj naprawdę przeżyć coś pięknego, ale niestety pech mnie tak ukatrupił, uziemił bardziej. Więc do poniedziałku z Saints Row 4 i żegnam się już tutaj z wami. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie.